Witam na kanale Hazara Model USA Train. Dzisiaj chciałem porozmawiać na temat prowadzenia mojego kanału, o makiecie i o kolejach amerykańskich. No to najpierw może porozmawiamy na temat mojego kanału. Mój kanał nazywa się Hazara Model USA Train i przedstawia tematykę amerykańskiej kolei. Kolekcjonuję tabor amerykańskiej firmy Mehano, Bashman, Rivarossi, International Hobby Corporation, Tyco, Model Power i Bashman oraz inne amerykańskie firmy. Swój kanał założyłem ponad 2 lata temu na YouTube. Jest już blisko 150 subskrybentów oraz blisko 43 tysiące wyświetleń razem wszystkich filmów. Na tym kanale jest omawiana historia kolei, sprawy techniczne o modelarstwie oraz prezentacja taboru amerykańskiego, który na co dzień jeździ po mojej makiecie. W mojej kolekcji posiadam duże, ogromne dieslówki, w sensie takim, że mam w zasadzie wszystkie amerykańskie lokomotywy, które są powszechne na amerykańskiej kolei z różnych epok. Na przykład posiadam elektrowóz GG1, legenda amerykańskiej kolei, piękny elektrowóz w malowaniu Milwaukee Road z Mehano. Posiadam EMDF7, słynną lokomotywę z lat 50. XX wieku, EMD4, EMDSD40 oraz parowozy amerykańskie. Po prostu w swojej kolekcji posiadam praktycznie wszystkiego rodzaju parowozy amerykańskie, począwszy od 4.4 do 4.6.4 oraz 4.8.4, który stoi tam. Oraz posiadam kilka amerykańskich dieslówek, elektrowóz i sporo taboru amerykańskiego. Część taboru jest sprowadzana z Stanów Zjednoczonych. Głównie są to firmy Model Power oraz Bashman. W tym roku będę chciał jeszcze sobie zakupić z Rivarossi Big Boya 4884. Jest to lokomotywa, która jest moim marzeniem modelarskim, jeśli chodzi o koleje amerykańskie. Teraz chciałbym powiedzieć, dlaczego ten kanał właśnie się tak też nazywa Hazara Model USA Train, ponieważ większość subskrybentów mam ze Stanów Zjednoczonych, w sensie takim, że w Stanach Zjednoczonych mnie oglądają, tak jak i w Polsce. Oglądają mnie też w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie czy we Włoszech. No i głównie w Polsce, jest to ponad 40% z całego ogółu, ale jest to oczywiście w tym związane, ponieważ zbieram tabor amerykański i jeździ tutaj tabor USA, dlatego jest to tak, że ludzie oglądają mnie na całym świecie, nie tyle co w Polsce. Jestem nietypowym kolekcjonerem, ponieważ wyłącznie u mnie jest prezentowany tabor amerykański. Nie zbieram taboru naszego, na przykład PKP i tym podobne, ponieważ ten tabor mnie interesuje, nie interesuje mnie, a umiłowałem się w taborze amerykańskim, ponieważ tabor amerykański jest fajniejszy, potężniejszy, no i ma swój wydźwięk. Bo można powiedzieć, no taka lokomotywa to jest w pewnym stopniu rarytas modelarski, ponieważ mało kto w Polsce ma taką lokomotywę. Czy Big Boya 484
Owszem, dowiadywałem się, są ludzie, którzy też zbierają tabor amerykański, ale z tym się tak nie pokazują. Ja jestem jedyny w kraju, który upublicznia się na YouTube jako kolekcjoner amerykańskiego taboru. Pokazuje przejazdy pociągów, prezentuje tabor amerykański. Pokazuje, jak on wygląda, jak on jeździ. Omawiam sprawy techniczne odnośnie amerykańskiego taboru. Pokazuję też, jaki typ jest sprzęgów na amerykańskiej kolei. Nieraz to było tłumaczone na moim kanale. Jest tylko tutaj pokazanie tego sprzęgu automatycznego J-Mace'a. No i oczywiście głównie trakcja jest parowa i spalinowa. Tak jak w rzeczywistości na amerykańskiej kolei, ponieważ praktycznie 80% jest trakcji dieslowej oraz trakcji parowej. Niespełna 20-30% jest linii zelektryfikowanych i jeżdżą sobie elektrowozy, tak jak na przykład w Polsce, ale to jest w znacznie mniejszym stopniu w liniach kolejowych na amerykańskiej kolei. Głównie amerykańska kolej opiera się na taborze spalinowym, lokomotywach spalinowych oraz potężnych parowozach amerykańskich, które oczywiście posiadam w swojej kolekcji. Oczywiście tutaj na moim kanale jest nieraz omawiana moja makieta. Wiadomo, przejazdy pociągów, o historii i o modelarstwie. No i teraz jest tak, że no, chciałbym powiedzieć, że jest bardzo ciężko. Jest bardzo ciężko oszukać tego taboru amerykańskiego, ponieważ no, trzeba się naszukać. Jeśli to nie jest dostępne w Europie, trzeba to szukać w Stanach Zjednoczonych. Mam tutaj paru pośredników, którzy mi sprowadzają ten tabor amerykański do Polski i później przyjeżdża to do mnie. No niestety płacę za to słone pieniądze, ponieważ na przykład lokomotywa kosztuje powiedzmy na nasze już 200 zł, przykładowo, czy 300. Drugie tyle trzeba dołożyć na cło, opłaty celne i wartość podnosi się do 800-900 zł za lokomotywę. W tym roku jeszcze planuję sobie kupić zestaw startowy z Model Power, który będzie kosztował słone pieniądze. Nie powiem na razie ile. To i tak, znaczy ja wiem, ile to będzie kosztować, ale nie będę tutaj upubliczniał tego na kanale. To był tylko przykład kosztorysu zakupu na przykład innej lokomotywy z Ameryki, niż na przykład jakbyśmy to poszli do sklepu modelarskiego, na przykład w Warszawie czy Poznaniu. I byśmy to kupili już na miejscu. No i też jest druga sprawa, że to nie jest tak, że na przykład wejdę do sklepu modelarskiego, mówię dzień dobry, poproszę AMD F7, na przykład Bashmana i tutaj już na półce stoi, czeka na mnie. No niestety tak nie jest, to trzeba się naszukać. No jestem nietypowym kolekcjonerem taboru amerykańskiego, który upublicznia się i pokazuje przejazdy taboru amerykańskiego na YouTube. Myślę, że mój kanał jest znacznie inną odskocznią od innych kanałów, którzy ludzie się poznają kolejami modelarskimi czy tymi prawdziwymi. Chodzi o to, że większość ludzi kupuje tabor nasz, na przykład PKP czy Państw Ościennych, a mało kto zakupuje tabor amerykański. Jeśli chodzi o tabor amerykański, no to wiadomo, będę zakupował dalej, będę sprowadzał dalej ze Stanów Zjednoczonych lub z okolicznych państw. To, co jest jeszcze w Polsce do zakupienia, to zakupię na przestrzeni czasu. To jest tylko kwestia finansowa. Mój kanał będzie się rozrastał, w sensie taki, że będzie coraz więcej filmików, będzie wszystko tworzone na moim kanale, omawiane. Będą pokazywane przejazdy amerykańskich pociągów i lokomotyw.
No i oczywiście za niedługo może już spełni się moje marzenie, czyli będę miał Bigboya 4884 z włoskiej firmy Riva Rossi. Będzie Bigboy, który będzie oczywiście jeździł. To jest moje marzenie na ten rok. Ja tego nie odpuszczę. Do końca roku ten Bigboy będzie na mojej makiecie i będzie jeździł, robił sobie kółeczko po mojej makiecie i będzie prezentował amerykańską kolej, która jest tak fajna, tak wspaniała, jest znacznie inna niż ta nasza kolej europejska. Przede wszystkim kolej amerykańska jest kolorowa, nie jest taka monotoniczna jak w Europie, ponieważ tam jest wiele przedsiębiorstw kolejowych, kompanii kolejowych, które każdy ma swoją barwę, nazwę i jest dosłownie na amerykańskiej kolei, od koloru do wyboru, cudzysłowie. Czyli na przykład mamy Pennsylvania Lines, mamy Canadian National w Kanadzie, Santa Fe, Southern i inne przedsiębiorstwa kolejowe w Stanach Zjednoczonych. Dlatego zachęcam do kolekcjonowania taboru amerykańskiego. Piszcie w komentarzach, czy się ten tabor Wam podoba, czy też nie. To też jest kwestia gustu. Ja wybrałem ten tabor, ponieważ od dziecka zawsze interesowałem się taborem amerykańskim. Lubiłem oglądać filmy na temat amerykańskiej kolei, zarówno fabularnych, jak i dokumentalne. Zawsze mi się podobała taka dieslówka. Ciągnie kilkanaście wagonów lub kilka dieslówek, długie składy po kilometrze, po dwa. Przykładowo, bo w Ameryce są takie składy o takich długościach, to są realne składy. Jest na przykład 5 lokomotyw dieslowych i na przykład 60 wagonów czy więcej, które przewożą towar. Niekiedy są to składy jednolite, mieszane, w zależności od potrzeby, od przejazdu, od zamówienia. No wiadomo, jest też kolej pasażerska, są różne wagony pasażerskie, od najstarszych typów do najnowszych. Są lokomotywy na stanie muzealnym w Stanach Zjednoczonych, muzeach, które jeszcze jeżdżą bądź nie. I oczywiście tak to jest, tak to widzimy przez ten pryzmat, przez pryzmat tutaj filmów fabularnych czy dokumentalnych na temat amerykańskiej kolei. Najfajniejsze, co jest w amerykańskiej kolei, to, że jest kolorowa, to jest jedno. Dwa, lubię to, jak te pociągi trąbią w Ameryce, a najfajniejsze są sprzęgi Jamesa. No to jest dosłownie coś niesamowitego w stosunku do innych sprzęgów stosowanych na przykład w kolejach europejskich czy gdzie indziej na świecie. Ten sprzęg moim zdaniem spełnia 100% swojej działalności, w sensie takim, że wymysłu technicznego, jak i sposobu sprzęgania lokomotywy z wagonami, czy wagony z wagonami. To jest najlepszy sprzęg, jaki został wymyślony w historii kolejnictwa. Polecam też oglądać filmy na temat amerykańskiej kolei, na przykład Uciekający pociąg z 1985 roku z Johnem Voightem w roli głównej, Niepowstrzymany i inne filmy na temat amerykańskiej kolei. Myślę, że kogoś to zainteresuje. Wiadomo, koleje europejskie, tak jak na przykład nasze PKP, rozumiem, szanuję wszystkich, którzy to zbierają, ale to nie jest dla mnie to. Ja od dziecka uwielbiałem koleje amerykańskie. Zawsze mnie to interesowało, fascynowało mnie. Uwielbiałem te piękne dieslowe spalinówki, przepiękne, ogromne parowozy. I cały ten tabor amerykański. Także to dzisiaj tak jest opowiedziane na temat mojego kanału. Mój kanał liczy sobie 150 subskrybentów prawie. Blisko 43 tysiące wyświetleń. Jest ponad 223 filmy. Mój kanał będzie się rozrastał dalej. Będą nowe filmy nagrywane. Tabor amerykański będzie zakupywany. Wszystko będzie tutaj jeździło. Chciałem powiedzieć, że wszystkie lokomotywy mam sprawne w 100%. Są serwisowane na czas, nasmarowane, poczyszczone.
Dbam o stan torowiska, o stan lokomotyw, wagonów. Jeżdżę tak, żeby do wypadków, w cudzysłowie, nie dochodziło na makiecie, tak żeby nic się nie działo. Codziennie jest prowadzony ruch kolejowy na mojej makiecie. Ja tu jestem dyżurnym ruchu, maszynistą, zawiadowcą stacji, dyżurnym ruchu, ustawiaczem taborów, zwrotniczym, no i konduktorem, to wiadomo. No to ostatnie, to troszeczkę mi nie pasuje. Najbardziej to mi pasuje tutaj być dyżurnym ruchu i maszynistą. To dzisiaj na tyle. Dziękuję bardzo. Jest to film, który jest skierowany do widzów mojego kanału z Polski, jak i z całego świata. Dziękuję za oglądanie mojego kanału. Pozdrawiam, na razie, cześć.